Panie Krzysztofie, pan miał firmę budowlaną. Czy mógłby pan powiedzieć parę słów? Jak odeszłem z zakładu państwowych, to pierwsze założyłem, poszłem na jeszcze pracowanie. Jako taryfiarz. O. Jako taryfiarz. To pan woził po Białymstoku ludzi? Na osobówce jeździłem. I tych z wioski pan woził? Fiatem dużym. A później... A jaki był numer boczny taksówki? Boczny? Chyba 5 czy 6. Już nie pamiętam. Aha. Ale to coś takiego było. No. I... Po początku na osobówce, później przeszedłem na... Kupiłem nysę od pogotowia. Ratunkowego. Ratunkowego? Dobrze. Czy od policji chyba kupiłem nawet. Milicji jeszcze. Milicji? No. To tam może by była... W krwi obite były może. Co? O, w krwi obita była. No w krwi. Cały pan... No krwi mogło być w nysie policyjnej. I... Nie wiem, od kogo już kupiłem tą nysę. Przerobiłem ją na towarówkę. Tak jak Lublin. Na Prędnikowca. Z kierowcą... Z mechanikiem. Zaznajomiłem się, to ani brat, ani żaden nikt. Ani swat. Ani znajomy, tak, kolega. Z mototransportu. On już nie żyje. Zmarł. To się... Rokus. Kiedy pamiętam. Krokus? Rokus. 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 Ryokus. RODO. I... Ale święty pieniądze, on już zmarł. To już nie ma RODO. I powiem tak. On bardzo był dobrym mechanikiem. On pracował... On pracował na wydziale silników. I on... Ja tam jeździłem na prawie tą nysę. Do ich, często i gęsto, bo nie miałem kanału, a tam one kanały mają, mieli. To ja często korzystałem z kanału. I zastanowiłem się z tym człowiekiem, z Tośkiem. I on zobaczył ten samochód mój ty. Trzeba ją przerobić. A my, no tak, Tosie, ja ci pomogę. On cały silnik przyjechał tutaj z Buczoczelną, ze wszystkim. Rozebraliśmy w początkach ten samochód. Nie miałem czym, a zacząłem trzymać trzodę chlebną. Nie miałem czym wozić odpadów. Czym ciągałem? Rowerem. To ciężko. Jeździłem po pokrzywę, za bacieczki tutaj, worki, sierp i tak, 4-3 worki pokrzywy, później do KZKS-ów, podpady, ja z bratem chodziliśmy. To będzie niedaleko, za tory. No, ale brałem rower, to naokoło musiałem dreptać, bo brałem konewki, po mleku stamtąd wiozłem i na rower, czepiałem i ciągnąłem. Z początku niedużo trzymałem, środek chlebny, później rozbudowałem się. I co? Ja z tym Tośkiem zaczęli naprawić ten samochód. Rozebrał silnik w początkach. Wszystko. W drobny mak. Wały korbowe, wszystko było rozebrane. Panewki. Wszystko. Tu były stoły, chyba 7 czy 8 stołów było założone na podwórku. Części. Częściami. I złożył z powrotem? Co? Niektóre części... Były niepotrzebne, zostały. Zostały, a niektóre poszły nowe. Aha. A niektóre on przetaczał. Tam, u siebie. Po cichu to było robione. Na lewo. Co? Na lewo.
Na prawo, powiem. No, między nami. Nie, ty powiedziałeś na kamerze. A, no tak, na prawo. Na prawo. I powiem tak, że zrobił silniczek, chodził jak zegareczek. Jak szwajcarski zegareczek. Jeszcze lepsze. Szynie biegł, chodziła, biegi bez zgrzytu. Nic nie wyskakiwało. Nic. Ale skrzynia biegów trójka czy czwórka? Trójka. Trójka, jeszcze trójka. I co? Czy czwórka czy trójka? Już nie pamiętam. Mhm. Bo to ile lat? No. To raczej trójka jeszcze. Co? Raczej trójka. Byli trójki, byli czwórki. Mhm. Bo ja chyba czwórkę kupiłem, dlatego że byli dwie nysy. I żuk był. Żuk był trójka, jak pamiętam. A dwie nysy, jedna trójka, druga czwórka. I tatuś chciał na trójkę, a ja mówię nie, tatuś, na czwórkę. Bo to lepsze. No. Tam w tył była rzda, ale ja chciałem ją malować. Mhm. I chciałem przerabiać. Ale ten mnie przetłumaczył. To się odpierdzieliliśmy dupę. Prorobiliśmy na żuka. Co? Dalsza naprawa. Rama walnięta. O kurwa, się jego mać. Trzeba było spawać. Ramy się nie spawa. Nie spawa się? A trochę podspawać? Co? Też trochę podspawać, też nie? Co? Gdzieś trochę podspawać. Nie słyszę. Trochę podspawać. Znakomicie, nie można. To co się robi? Się wymienia? Tak. Nowa. To czemu nie można podspawać? Bo tu taki materiał, że nie da się rady podspawać. I powiem tobie, że ja pojechałem z tym pękniętą ramą. Wiesz, gdzie byłem? W Lublinie, na pewno. Nie, na Białorusi. Coś mi słyszy, że to kurwa... Wtedy jeszcze był Sowiecki Sojuz. Ściąga na lewą stronę. Jadę, przyjechałem, przekroczyłem granicę Kuźnicę. No tatuś, coś ona kurwa mnie ściąga. Na lewą stronę. Na lewą stronę. Przyjechałem, a taki Kuba. Ja pracowałem na kopalnie, przyszedł. Mój ty. A ty dobrze potrzebujesz samochód? Ja mówię, a czemu? Krzywo. No mnie nie pierdol mnie. Zdam lewe koło. Ja lewarek podważyłem. Kurwa, rama pewnie. Jop, panie macie. Znowu rozbiórka. Znowu rozbiórka. Silnik wyjmuj. Wszystko. Wszystko. Siedzenia. Wszystko. O kurwa. Znowu pieniążki zbierać. Znowu rower i ciągle ci odpada. A już się cieszyłem, że wiesz. No i sam będzie wozić. Myślę, nie będę kurwa sprzedam ją, a kupię. Coś lepszego. Coś lepszego, szuka może. Kurwa kupię, czy coś innego. Bo wiesz, nie będę spawać ją. Mówię tak. I nie będę robić. Podałem do ogłoszenia. Przydaję nysa. Pilnie sprzedam nysa. Przyjechał kupiec? Przyjechał kupiec. Ile pan chcesz? A ile pan dasz? Ja nie mówiłem, że rama nie wnięta. No. On tak popatrzył. To taka wada ukryta. Co? Wada ukryta. Chciałem wadę ukryć tą. No słusznie. Każdy ukrywa wadę. On tak popatrzył. Mówi, panie, ale ona po prostu stoi? No prosto, a co? To jest krzywo. Ja mówię, to czekaj, ja wyprostuję. No. Wezmę, nie? A nie mogę wziąć balochę i jemu łba wyprostować? Jak jemu było krzywoło? A ja wtedy chodziłem z balochy. Aha, no tak. I wiesz co? Mówi, a wiele chce? Tak powiedział, wiele chce? Ja mówię, muszę się rozejrzeć. A co tu pięknięte? Mówi nic. No tak, no. Mówi nic. Nic. A już przerobiłem na żuka ją. No. No dla mnie taki towar by się przydał. Medynarz.
Bo, badylarz, to wredne badylarze. Oj, wredne. Ile pan chcesz? Ja mówię, a ile pan dasz? Odpal. Ja odpaliłem. Benzyniak, benzyniak. Tyle, tyle dam. Dziękuję. Następny przychodzi. Też badylarz? Nie. Coś innego robią. Ale też związane z badylarzem. Czyli... Wszystko badylarze. Badylarze, no. Boże chroń od badylarzy, co? Co? Boże chroń od badylarzy. No. I co? Myślę, kurwa, przerabię czy nie. Zastanowiłem się z kierownikiem tym... Mototransportu. No, mototransportu. Pojechałem, pogadałem z tym Tośkiem. Mój Tosiek, to jeszcze nie wszystko. A co? Rama pęknięta. Rama jemnięta. Bo ty nie widziałeś, co kupowałeś? Ja mówię, kurwa, tam nie zajrzałem do ramy. No. Na kanał, kurwa, nie wjechałem. Myślę, kurwa, pokój ja brał. Pokój ta rama. Pokój. Pieniążki wydawać, kurwa. No. Kurczę, myślę. Znowu robota. On pogadał z chłopcami. Z kierownikiem pogadał. I co? Kierownik. Mówi tak. Jedź do Polmozbytu. Masz kwit, że my chcemy ściągnąć. A rama pójdzie do ciebie. Czyli pojedzie. Ja mówię, no dobrze, okej. Okay. Pojechałem. Kurwa, co jeszcze? Blecharka. Jemięta. Wszystko wyszło, kurwa, na... Wiesz. Cudaki to jest. Na wierzch. Wiesz? Kurwa, po blecharkę jedź. Do Lublina. Do Nysy. Do Nysy. Daleko. A jeszcze za Nysia, bo pod tapicerkę. No. To pan się miał z tym samochodem, panie Krzysztofie. O kurwa, ja póki ją... Ale badylarz kupił w końcu jakiś? Nie, ja już po nią nie sprzedawałem. Złomowałeś. Jak wyremontowałem, to kurwa nie. Aż do końca było. Aż on przyszedł i ona tu stała. Wiesz. I co? Zamieniłem ją na Opla, takiego bordowego. Asterkę. Opla Astra. Ale ja chciałem na inny zamienić. Na lepszy. Czterobiegówkę chciałem. No. Tam był, ale nie chciał. Ale ja durny, że kurwa się wiesz. Podałem cię. Na Nysę? Trzeba było może sprzedać dla jakiegoś badylarza. Ale już badylarz jest. Dla badylarzów sprzedawali, wiesz co? No. Nowe żuki. No, żuki nowe. A tarpany też? Tarpany nowe, żuki. Później ja napisałem pismo do ministra rolnictwa. Że... Też potrzebuje Nysę. Nie, żuka. Żuka. Że jestem też rolnikiem. Czyli badylarzem. No i tak dalej. Chuja, nie. Nie przydzielili. Nie przydzielili? Nie. A nie mogłeś się odwołać od decyzji? A ja się odwoływałem. A jeszcze raz, a do wyższej instancji? Do premiera samego? Nic nie dało? Nie. To zero byłoby, wiesz? Zobacz, jakie wredne skurczybyki, co? Wredne. I musiałem to, wiesz, robić. I się męczyć. Sprzedali mnie ramę. Pojechałem do tego Tośka. Mój Tosiek. Kierownik mototransportu. No. Mój Tosiek. Ratuj. Ty, a od żuka będzie pasować? Żeby zrobić ramę żukowską? A budę... A to silnik będzie pasować? Będzie. Pojechałem do Lublina. Bo w Nysie, kurwa, nie chcieli mnie ramę sprzedać. A w Lublinie sprzedali? A w Lublinie... Łapówkę trzeba dać? Nie. Troszeczkę. Nic nie dawałem, brać się ubrał, kurwa, pod krawat, pod wszystko. A jak wyglądał jak prezes? Chyba one policzyli.
A było? A, no to no. To prezes z wyższego stołka. To on się nie odzywał, się nic, no. Brat? Jak tam coś pytali? Tylko tak. Ty, może pomyśleli, że jakiś ubowiec przyjechał? Co? Że z UB. Może. No, się wystraszyli. I wiesz, jak kurwa latali? A, i chodzili na paluszkach. Co? Na paluszkach.